Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem Airbike'a, po godzinach królem rowerów. Dzisiaj trochę z przypadku jak to u mnie, mam dla Was fajnego moim zdaniem gościa. To jest Paweł Kozak. Siema, Paweł, cześć. Witam Was. Pawłowi wyjątkowo pasuje nazwisko. Gościa przyprowadził nasz wspólny znajomy 2 dni temu z propozycją taką, słuchaj, jest taki gość, on jest crossfiterem, cokolwiek znaczy to słowo. Nie no, dobra, wiem co znaczy, to są tacy usmarowani smołą goście, co walą młotem w opony od ciężarów. Troglodyci. Tak, troglodyci. Zresztą to się potwierdza, bo jego jest 2 razy jak mnie. No i ten nasz wspólny znajomy, słuchaj, jest taki gość, co on jest tym crossfiterem i chce zrobić triathlon w 10 godzin. Dobra, spokojnie. Daj go, to go wyleczę. No i przyszedł 2 dni temu taki gość. Strasznie grzeczny, strasznie roześmiany. Przyniósł rower od kolegi. Rower nawet prawie kompletny, z pedałami, bez kasety tylko. I mówi, to sam ja. Ja mówię, no i jaki jest plan? 10 godzin w Ironmanie. Spoko. Kiedy? Za 3 miesiące. Na trasie, która ma 900 metrów przewyższeń na pętli. Pętle są 2, czyli bez mała 2 km pod górę. Czyli ponad połowa Tatry Road Race pod górę. No i to jest właśnie Paweł. Mówię, dobra, wiesz co, to tak, jak u Ciebie z pływaniem? Nie, no coś tam pływam, to popłynę to w godzinę. Mówię, dobra, a jak z bieganiem? No coś tam biegam, pobiegnę w 4. To mówię, to na rower zostaje nam 5 godzin. Szybko policzyłem, że musi pojechać 37 na godzinę. Mówię, dobra, dawaj, zrobimy Ci ten serwis roweru, jak będziesz odbierał, polecimy i zrobimy test. Mówię, dobra, przewiozę gościa, bujnie się 5 minut. Spuchnie i pójdziemy do domu. Wrzucę Wam potem wykres z tego treningu, bo gość naprawdę daje radę. Do tego stopnia mi zaimponował, że aż pomyślałem, że go zaproszę tu na kanapę. Paweł, powiedz coś o sobie. Ile Ty masz lat? Kiedy Ty się urodziłeś? Czuję się zdecydowanie młodziej niż, że może i wyglądam i tak jest. Jestem z 90 roku, czyli mam 30 lat. W tym roku skończyłem na największych zawodach crossfitowych w mojej karierze, bo na Lollapalooza Miami, więc było to przyjemne, spożytecznym. Taki cel sobie kiedyś postawiłem, że pojadę na Mistrzostwa Świata z największych zawodów crossfitowych. No i akurat wypadało to w moje urodziny. Niestety przez koronawirus, jak dobrze wiesz, kilka planów zawodniczych się mi pokrzyżowało, bo miałem mierzę bardzo wysoko, jeśli chodzi o crossfit. A jakie masz osiągnięcia do tej pory? W Polsce duże, jeździłem po Polsce, w pewnym momencie powiedziałem sobie, że nie jeżdżę po Polsce, bo wiadomo jak jest na polskim podwórku, ja nie będę hejtował niczego, ale mierzę zdecydowanie wyżej. Z największych osiągnięć, jeśli chodzi o crossfit, no bo jako pływak też, bo ja byłem 11 lat pływałem, może teraz nie widać właśnie, ale 11 lat pływałem, no to byłem finalistą i medalistą Mistrzostw Polski. Na jakich dystansach? Na dystansach 200 metrów grzbietem, potem czym dłużej studiowałem, czyli mniej trenowałem, to szedłem w krótsze dystansy. Największe osiągnięcie z tych lat młodzieżowców i seniorów to jest medal złoto w sztafecie z 4x100 kraulem, z chłopakami, z klubem, więc to było naprawdę mega. Ale crossfit mi dawał zdecydowanie więcej, dostawałem z tego, co trenowałem, czyli tam jednak, tu się czułem dobrze. Łatwiej było zwyciężać i powiem Ci wprost za przeproszeniem, mam nadzieję, że kocham zapierdalać. Stawiam sobie strasznie trudne cele. Wypikamy to dokładnie, ale to jest gdzieś tam, od zawsze wiedziałem, że to jest moja droga, że po prostu ciężka praca, a gdzie ona mnie zaprowadzi, to już jest inna droga. Dlatego sobie wymyśliłem, jak mi pokasowali zawody, bo miałem w Dubaju w grudniu startować, niestety pousuwali wszystkie crossfitowe zawody, to wymyśliłem sobie coś chyba najbardziej hardkorowego z dotychczasowych rzeczy, ponieważ byłem 3 razy mistrzem na Mistrzostwach Europy w crossficie, byłem na Mistrzostwach Świata w crossficie w Miami, na zawodach sankcjonowanych, czyli takich organizowanych przez crossfit, na które naprawdę 4,5 tysiąca facetów wyglądających jak ja, zapierdzielających jak ja, tylko 20 się dostawała na zawody w Miami i ja byłem, 6. miejsce zająłem w kwalifikacjach i tam byłem w 20, więc naprawdę wydaje mi się, że okej, okay, aczkolwiek jestem też po kontuzji, życie to nie bajka, kontuzji łokcia po tych kwalifikacjach. Powiem Ci, że tak ostro wchodzisz w zakręty, że ja to tylko patrzyłem, czy my dzisiaj to dojedziemy. W ogóle się nie boisz. Nie boję. Się, mam tak nawet. Ty jeździsz motocyklem? Bo nie jeżdżę, aczkolwiek samochodem jeżdżę szybko. Moja dziewczyna bardzo tego nie lubi, mama w ogóle do mnie nie wsiada. Więc jestem pod tym względem, że tak powiem, no nie mam bariery psychicznej, tak? Okay. No.
To mój chyba. Twój. Nie mam bariery psychicznej, jeśli chodzi o takie rzeczy. Zawsze sobie mówiłem, że po prostu... To powiem ci, że nad zakrętami i prowadzeniem roweru to już ci od razu mogę powiedzieć, musisz popracować, bo rower ci bardzo ucieka. I na zakrętach już parę razy słyszałem, jak ci opona pracuje z tyłu. Jakby kiedyś się uślizgnie. Uślizgnie. No i po to jestem z najlepszym w tym fachu. Ja uważam, mam się za... Nieskromnie mówiąc, już mnie trochę życie nauczyło, żeby nie być skromnym, że dobry jestem jako trener i w crossficie w tym, co robię, ale moją największą, wydaje mi się, zaletą jest to, że się uczę i czerpię od najlepszych. Nie, no ja powiem ci, że potrafisz słuchać bardzo. I taki trening dla mnie, to ja mówię, za przeproszeniem, tak sobie kiedyś, tak jak rozmawialiśmy, taniej kupię, drożej sprzedam, co mam na myśli, że naprawdę doceniam taką wiedzę. Wydaje mi się, że dużo osób, a przede wszystkim Polaków, ale pewnie znasz ten problem, że nie słucha, po prostu woli się uczyć na swoich błędach i ja staram się uczyć na cudzych błędach i jak najbardziej na swoich porażkach też wyciągać wnioski, więc do czego zmierzam, cel Ironman, najlepszy wynik z crossfitowych zawodników profesjonalnych na świecie jest ustanowiony w tym roku 10 godzin 14 minut w Australii. Ja postanowiłem sobie zapisać się do Lizbony za 3 miesiące. Ja tu się wtrącę, bo zawodnik crossfitowy różni się od triatlonisty tym, że triatlonista wygląda tak, a zawodnik crossfitowy wygląda tak. I to trzeba natlenić i wieść pod górę i tak dalej. Jeszcze powiedzmy może przy pływaniu, że ta masa może tak nie przeszkadza. Na rowerze i bieganiu to masakra. Na rower i bieganie, zwłaszcza wiesz co, sam rower i samo bieganie jeszcze easy, ale połączenie rower po bieganiu, te same partie mięśniowe, zginacze, cały czas jednak grawitacja Newton dociska mocniej każdy kilogram i to jest, no fizyki nie oszukasz tutaj, więc mówię, nie będzie to proste, ale ja nie chcę, żeby było prosto, chcę, żeby było przede wszystkim zajebiście i ciężko, bo wtedy tym większa satysfakcja z osiągniętego wyniku. A ile powiedz mi wydałeś już na zapisanie się na hotel, na przeloty, co już liczyłeś? Strasznie dużo. Jak to już poszło, kasa? No około 10 tysięcy już poszło. Już poszło? Już poszło w tym momencie, nie wiem, zaraz idę do ciebie po rachunek jeszcze podliczać się. No więc pytacie się często, ile kosztuje triatlon. Ta seria powstanie. Ja mówiłem, że na powstanie, trzeba mi co kwartał przypominać. Musi powstawać. I to Paweł jest ciekawym przykładem. Ile wyda się na taki start? W tej chwili Tunie Paweł wydał na przykład 475 zeta na karbonowe buty z piłka Pragma, bo są przecenione 50%, 4 dychy na skarpety Szymona, 399 spodenki Danielo, koszulkę dostanie ode mnie w uznaniu dzisiejszych zasług, bo naprawdę nieźle zasuwał. Kasma pożyczony od kolegi, czyli ode mnie. Oksy fotochromatyczne z takich tańszych 270 zł. No, tak. Coś tu jeszcze wydajesz? Coś jeszcze. A, serwis roweru pożyczonego od kolegi. Dobry kolega, bo pożyczył karbonowego treka na DI2. Takie domani. Naprawdę. Ignacy, pozdrawiam. Proste koła, ale rowerek zacny, już od razu z przystawką aero. Co ciekawe, Paweł pojechał na tej przystawce od razu i się nie zabił. Nie zabił. Także jestem pod wrażeniem. Jedynie plecy troszkę, ale... Więc na razie mamy w sklepie z rowerami wydane pewnie powiedzmy z 1000 zł. Ja przewiduję, że jeszcze do 1000 trzeba liczyć na jakieś tam pierdoły. Jakiś zegarek będziesz musiał kupić. No Polarek już pewnie, tam do 1000, tak? Tak, między 500 a 1000, jeżeli wybierzemy jakiś stary model V800. Nocleg patrzyłem. Nocleg przelot i hotel, to już załóżmy, że to dycha, nie? No tak, to jest to właśnie, to już jest ta dycha, no i tu mówimy o tych gadżetach. No i czasem piankę do pływania masz? Pożyczoną od zawodnika, więc też po... Okej. Okay. Na szczęście, no ale to jest zawsze 1000-2000 trzeba liczyć. Rower triatlonowy, jakby chcieć pożyczyć na powiedzmy miesiąc, żeby przygotować się już do samych startu, bo trenować możesz na tym, potem się przesiądziesz na triatlonowy, no to jest załóżmy pewnie 1000-1500 zł, bardzo dobry rower już na rynku pożyczymy. Czyli co, około dwóch dych to no, się pewnie zamknie, trzeba tak? Trzeba się zamknąć. Taki projekcik, czyli spełnienie marzeń i swoich jakichś tam aspiracji, to jest 20 tysięcy. No i to co jest, to już rozmawialiśmy, no to właśnie spóźniam się na kolejny personalny, bo muszę na to zarobić, tak? No niestety w tym kraju za przeproszeniem bardzo dużo osób coś by chciało, żeby reklamować, ale najchętniej to tak jak się śmiejemy przy słowie, jako batonika albo drzewkę by dali najchętniej, nie? No tak, przyznaję, że jesteś... Z sponsorami jest ciężko, to... Przyznaję, że tutaj trafiłem naprawdę, no bo ile się dwa dni znamy, a wiem, że już mam taką pomoc, jakiej bym nie otrzymał i bym pewnie na tej szosie pojechał, co by mnie nie było najgorzej, bo i tak bym dał radę,
ale myślę, że może no, być ale lepiej. Wiesz, jak jest zakład i jest do zbicia 10 godzin, to pożyczymy Pawłowi rower czasowy. Mam nadzieję, że się na nim nie zabije. To i wróci w całości, dokładnie. I postaram się dla Was nagrać jeszcze dalsze odcinki historii Pawła Kozaka, naszego crossfitera, cokolwiek znaczy to słowo. Cokolwiek znaczy. I jak mu pójdzie na tym starcie. Tak. Dzięki Paweł. Dziękuję Ci Mikołaj. Trzymam kciuki. No, mam nadzieję, że się widzimy niedługo po Twoich wakacjach. Dobra, do zobaczenia. Trzymaj się. Piona, pozdrawiam.